Cześć, dzisiaj porozmawiamy na temat smarów rowerowych. Użytkuję od pewnego czasu smary rowerowe niedawno powstałej firmy. Bynajmniej jest niedługo na rynku. Jest to firma Aerogaze. Firma ta jest dosyć świeża, specjalizuje się w smarach do broni palnej, wszelkiego użytku domowego czy tam, gdzie potrzebne jest jakieś smarowanie po prostu, ale też i rowerowe. W rowerówkę weszli. Ja mam tą przyjemność, że mogę testować i dzielić się opinią na temat tych smarów. I dzisiaj właśnie taką moją opinią się podzielę z Wami. Użytkuję mniej więcej od roku, dlatego myślę, że już jest to na tyle dużo czasu, że mogę się moją opinią podzielić. Użytkowałem z różnych firm różnych smarów i też mam porównanie do innych. Na początku dostałem do testów dwa smary. Jeden to był typowo taki do łańcucha AGS Bike, tak się zwie. AGS Bike, taki bardziej uniwersalny, oraz olej smarny w aerozolu, czyli w sprayu, taki bardziej uniwersalnego użytku, nie tylko rowerowego, ale wszędzie gdzieś tam w rowerze go stosowałem praktycznie i zaraz powiem gdzie. Natomiast ten smar też się świetnie, jak widać tutaj na opakowaniu, sprawdzać to w szerokiego do użytku jakiś część maszyn, samochodów, jakieś konserwacje domowe, jak piszą Wam drzwi, to też posmarujecie. Generalnie jest to smar, który smaruje, konserwuje, zabezpiecza, ale to zaraz o tym. Zacznijmy od smaru stałego, czyli do łańcucha. Ja go stosowałem głównie, tak jak mówię, do łańcucha. Jest taki uniwersalny na uniwersalne warunki pogodowe. Ten smar wystarczał mi mniej więcej na szosie na około 4 godziny. Jest to dobry wynik, nie było słychać napędu pod koniec. Dobrze smaruje i dobrze przy warunkach suchych daje sobie radę. Na MTB to mniej więcej było około 3 godzin. Warunki mokre, no to myślę, że trzeba te wartości, od tych wartości odjąć 20, może 30% czasu. Nie wiem do końca, nie obliczałem tego, nie badałem, że tak powiedzmy, tak dokładnie ile czasu, ale myślę, że to na przykład na szosie w warunkach mokrych, jak będzie padać deszcz, no to te 3 godzinki na pewno sobie da radę. Na MTB 2 godziny, 2,5 na pewno. To też zależy od warunków, jakie to będą na MTB, czy to będzie pełna masakra błotna, czy tylko czasu popada, i też zależy w jakim terenie będziemy jechać. Natomiast jest to uniwersalny smar i moim zdaniem będzie lepiej się sprawdzał na warunkach suchych. Warto wziąć pod uwagę, że do tego smaru troszeczkę łatwiej brudzi się napęd. Jest bardziej taki lepiący. Dlatego też jego taka specyfikacja na warunki suche jest moim zdaniem szosowe bardziej lepsza. Natomiast na MTB również dobrze się sprawdzi. Przejdźmy dalej. Teraz przejdziemy do sprayu smarnego. Olej smarny w sprayu, który jest tak naprawdę uniwersalnym sprayem, jak już na początku powiedziałem, który smaruje, konserwuje i zabezpiecza. To różnego typu rzeczy, nie tylko rowerowych. Natomiast tutaj się skupimy na rowerze. Ja go używałem mniejszym do zabezpieczenia kasety. Kasetę, jak psikam kasetę, rozprowadzam to pędzelkiem, zostawiam do wyschnięcia nadmiar ściereczką i fajnie zabezpiecza kasetę. Też to wydłuża żywotność całego napędu w MTB na przykład. Nie lepi się do tego tak brud. Na stworzenie przerzutki czy do środka pancerza.
żeby lepiej linka chodziła. Dawałem go do łożysk jako pierwsza warstwa jeszcze przed nałożeniem warstwy smaru stałego. Czyli po prostu, żeby się ładnie to wszystko kręciło, żeby tam było ten i dopiero warstwa stała. Teraz przejdziemy do dwóch nowych produktów, które mniej więcej użytkuję od połowy sezonu 2021. Czyli mamy smar do łańcucha, a AGS Bike Extreme. Tutaj też to jest taki smar bardziej uniwersalny, piszą na opakowaniu, natomiast moim zdaniem on się dużo lepiej sprawdza w warunkach ciężkich do MTB i do niego nie lepi się tak błoto czy piasek, nie jest tak brudzący napęd, dlatego moim zdaniem się sprawdza lepiej na MTB. Tamten moim zdaniem na szosę rekomenduję, a ten do MTB. Tak typowo. Natomiast ten również się sprawdzi do MTB. Natomiast troszkę mniej wystarczy. Ten wystarcza na więcej. I to było czuć i słychać też, tak? Bo na MTB 4 godzinki sobie przelatałem i było fajnie. Na szosie myślę, że jeszcze więcej można, nie? No i też w warunkach ciężkich też dużo lepiej się sprawdza, lepiej zabezpiecza ten łańcuch, smaruje go i on zostaje. Co do aplikacji smarów, no to, bo nie powiedziałem, czysty łańcuch, nakładamy kropelka po kropelce, tak, na ogniwko, zostawiamy, następnego dnia przetrzeć, tam po godzince, przetrzeć nadmiar smaru z łańcucha i taka fajna warstwa ochronna nam się robi. Ostatni smar to jest smar sprayu, taki typowy zastosowanie rowerowe. Smar, który używałem do stworzeń przerzutki, pancerza, do środka pancerza, żeby linka lepiej chodziła lżej, do łożysk jako pierwsza warstwa, tak jak w tamtym, oraz bębenka piasty na przykład, też dobrze się sprawdzi. Również jest rekomendowany do amortyzatorów. Ja natomiast nie używam, bo nie używam po prostu do amortyzatorów żadnych specyfików. Także tutaj się na temat tego nie wypowiem. Te smary tworzą takie fajne warstwy ochronne, które przy cięższych warunkach atmosferycznych te błoto, deszcz, ona z tego po prostu spływa, nie daje tam gdzieś się zatrzymać temu błotu, warunkom, żeby weszły do na przykład łożyska na stworzenie. To tak fajnie chroni zewnętrznie. Również do kasety też się sprawdzi jako warstwa ochronna. Myślę, że podobnie jak tamten. Zabezpiecza fajnie przed korozją, jak to napisali. Zabezpiecza przed wypłukiwaniem smaru z łożysk. Także tak jak powiedziałem. No i co najważniejsze, redukuje te odgłosy. Wiecie, nie? Pod koniec. Tak jak już nie ma smaru i... Oczywiście, jak powiedziałem, AGS to nie tylko smary rowerowe, bo to smary do broni palnej i do wszelakiego użytku domowego, czy nie tylko, bo zresztą do pojazdów mechanicznych się również dobrze sprawdzą, samochodów czy kół zębatych, tam gdzie musi być po prostu smarowanie. Czyli to nie tylko, że kupujecie smar do roweru, ale i kupujecie smar do wszelkiego użytku. Jak będą wam piszczeć drzwi, to sobie popsikacie i wam nie będą piszczeć drzwi, zawiasy od drzwi. Także to jest fajna. Oczywiście mam w linku, w komentarzu podrzucam link do ich strony, gdzie możecie o nich trochę przeczytać, o firmie Twoje Rogues oraz do sklepu na Allegro, jak i wszystkich social mediów, które są od Rogues. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie w komentarzu, ja z chęcią odpowiem.
I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Jeśli macie jakieś uwagi, no to dajcie znać, co poprawić. I będziemy widzieć się w kolejnych odcinkach, a to już niebawem. Cześć!